Cześć, z tej strony Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym razem z Karolem się rozstajemy. Ale spokojnie, nie będzie to długa rozłąka, bo rozstajemy się na 24 godziny. Niedługa, Natalia, dla nas to jest mega długa rozłąka, bo szczerze, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz spędzaliśmy bez siebie tyle czasu. Nie no, ja spędzałam, jak nagrywamy się różne odcinki, ale ty bez mnie, tak żeby być samemu w domu, to... Nigdy. Ja, Natalia, nigdy w życiu nie spałem sam w tym mieszkaniu. Ile tu mieszkamy? 2 lata, tak? No. No właśnie, ty parę razy spałeś bez mnie, ale... Kilkanaście, no. Ja nawet nie wiem, czy ja w Sopocie spałem, w tym poprzednim naszym mieszkaniu sam. Nie, że spałeś. Oj, nie wiem, ale... Co się wydaje? Ale wszystko spowodowane jest tym, że dzisiaj wyjeżdżam na wieczór panieński. O, będzie grubo, coś czuję. Właśnie, nie wiem, trochę się tego boję, bo... Po pierwsze, nikogo nie znam, po drugie, jest taka spina czasowa, że masakra. No właśnie. Na szczęście udało mi się spakować. Problem też miałam ze stylizacją, bo wieczór panieński jest w stylu lat 80. Miały być ortaliony, ale jest 27 stopni i wszyscy stwierdzili, że będzie za ciepło w ortalionach i ja znalazłam w szafie taką spódniczkę, która jest takim... Jest ortalionem trochę takim. Ortalion, taka świecąca i styl lat 80, czyli łączenie różnych kolorów. Tak i połączyłam celedynową spódniczkę z różową koszulką. To byś musiała założyć, tak, żeby pokazać widzom przed wyjściem, nie? Jak będziesz już w ławie. Tak, no założę, tylko w ławie pewnie będzie słabe światło do nagrywania jak zawsze, ale może gdzieś na zewnątrz po prostu sobie nagrywam. No, ale nie, wczoraj Natalia się mierzyła, mega fajnie wyglądać, takie adidasy do tego, takie tak. Też kolorowe. Później na przebranie biorę sobie sukienkę i stwierdziłam, że to w sumie będzie spoko opcja, bo jest trochę taka elegancka, trochę taka luzacka. No, a w ogóle nie wiedziałeś, gdzie jedziecie. Wyjedziecie pod domek, tak jakiś? No, na domki jedziemy. Ja nawet widzę, tak szczerze do końca nie wiem. Dzisiaj się odcinamy od siebie totalnie. I ja jadę koło Iławy, więc jadę do moich rodziców. Jeszcze szybko mama powiedziała, że zrobi mi jakieś naleśniki na obiad, więc zjem obiad, wezmę jedzenie, bo trzeba było przygotować jedzenie i tutaj moja mama przygotowała rzeczy. Więc trochę mnie uratowało, bo jak jeszcze miałabym robić jedzenie i wjeźdź w pociągu, bo w ogóle jadę pociągiem, no to byłoby tak sobie. Ty, kiedy ostatnio jechałeś pociągiem do Iławy? Też dawno, nie? Dawno, a jak kiedyś się spotykaliśmy, ile jeździliśmy? No, my widzowie kiedyś? Karol mieszkał w Olsztynie, a ja mieszkałam w Iławie i zawsze do siebie jeździliśmy pociągami, co weekend. Co weekend, później częściej niż co weekend, więc no, w życiu się najeździliśmy. Ja, widzowie, zostaję dzisiaj sam w domu, mam do zrobienia mnóstwo rzeczy, ale właśnie to ja mam coś nagrywać, czy nie? Ty bierzesz aparat, czy zostaję? Ja wezmę mały. Ty weźmiesz mały? No, no właśnie, bo... Słabo. Nie, z tym tego nie możesz też wziąć, bo ja muszę nagrać shortsy pod na Sweet Planet, więc... Ja ponagrywam ewentualnie. Aha, to już widzę, jak to nagrywanie iPhone'em się skończy. Ej, to dzisiaj na dwie perspektywy widzę, będą widzieli, co ty robisz i będą też widzieli, co ja robię, tak? Nie wiem, czy ja za dużo ponagrywam, bo tam są osoby, których ja nie znam i tak głupio wyciągać kamery. No tak, no. Na pewno spróbuję ponagrywać jakieś przebitki, jak wyglądają. Mogę się, kto właśnie wygląda i w ogóle, no. W sumie odetnij się dzisiaj, weź odpocznij, bo ostatnio tyle nagrywamy, tyle robimy, że musisz się wychillować. Taka nakręcona, taka rozemocjonowana, że masakra. W ogóle wstaliśmy o 9, Karol poszedł spać o 3:38 i wiecie, co jest najlepsze? Że grałem w Diablo. Że on grał w Diablo i ja wstaję do łazienki i mówię: Karol, co ty tak długo grałeś? I co on zrobił? Udawał, że chrapie i... Co? Czemu ty mnie budzisz od 3? Myślałem, że to się uda, widzowie, ale się nie udało. Dzisiaj też będę była jeszcze u lekarza na włosy i dobra wiadomość, nie wypadną wszystkie, nie? Tak, i dobra wiadomość też jest taka, że faktycznie wypadają mi od tego niskiego żelaza, bo chciałam się jeszcze upewnić, czy wiecie, nie dzieje się tam coś złego. Byłam u pani trycholog, w ogóle super babeczka, tak mi się podobało, takie fajne podejście. No i przepisami jeszcze dodatkowe suplementy, więc mam teraz tego tyle, że masakra. Daria, w tym wstępie wydarzyło się więcej niż w naszym życiu przez ostatni tydzień. Już musimy się uspokoić. Dobra, musimy się uspokoić. Więc subskrybujcie mój kanał, bo leciłem po 360 tysięcy subów, zostawiajcie łapkę w górę i trzymajcie kciuki, żebym wszystko spakowała, bo nie wiem, czy mam wszystko ze sobą na pewno. Dobra, słuchajcie, Natalia odstawiona, właśnie macha do was, ale muszę uciekać stąd szybko. I teraz chyba w końcu można trochę zwolnić. Powiem wam, że ja przeżywam ten Natalii wyjazd, ale nie dlatego, że się stresuję czy coś, bo ja się cieszę, że wiecie, ona jedzie na panieński, że będzie mogła się trochę wychillować, tylko to dla mnie jest po prostu niecodzienna sytuacja, że my nie jesteśmy razem. Ja wiem, że to jest chore, ja wiem, że dla was to się może wydawać dziwne, ale my serio, każdy dzień spędzamy razem. Jak my się w ciągu dnia, nie wiem, rozstaniemy na jakąś godzinę czy coś, to już jest dużo w naszym przypadku. I ja wiem, że dla naszego związku to nie jest zdrowe, dlatego fajnie, że dzisiaj w końcu, wiecie, możemy trochę od siebie odpocząć, ale no tak jak mówię, mieszkamy na tym mieszkaniu 2 lata i ja jeszcze ani razu nie spałem tutaj sam. Ale trochę dzisiaj dla was ponagrywam, bo po pierwsze mam sporo rzeczy do zrobienia, a po drugie jestem pewien, że na tym panieńskim Natalia nie da rady nagrać więcej niż, nie wiem, minutę kontentu. Najwyżej jeśli stwierdzi, że za bardzo przyjąłem vloga, to po prostu wytnie to, co nagrałem i tego nie wstawi, ale skoro to teraz słyszycie, to znaczy, że chyba uznała, że to jest okej. Ale dobra, słuchajcie, zanim cokolwiek zrobię, to muszę zatankować, bo mam 21 km zasięgu, a sporo pewnie dzisiaj będę po mieście jeździł, więc tego może nie będę wam pokazywał, tylko pokażę wam, jak będzie działo się coś ciekawszego. By the way, obcy to aktualnie mój numer 1, jeśli chodzi o Hotel Mafia 3. Dajcie znać, jak słuchacie, która nutka wam najbardziej siadła. Okej, jestem już na peronie, czekam na pociąg, mam jakieś 5 minut i w ogóle wziąłem ze sobą laptopa, bo muszę chwilę popracować nad Sweet Planet. Chociaż nie wiem, ile uda mi się zrobić, bo pociąg jedzie godzinę i 5 minut. Bo właśnie zapowiadają już mój pociąg. Jestem mega ciekawa, jak będzie się jechał pendulino, bo już bardzo dawno nie jechałam.
ale jak zawsze jeździliśmy, to było spoko, bo było szybko, czyściutko i cicho. No i jak widzicie, pociąg już wjeżdża na peron. Ogarniam sobie już tutaj stanowisko do pracy i stwierdziłam, że połączę się Wi-Fi z Pendolino. Zobaczymy, jak ono w ogóle działa. Czekajcie, zaloguj się przez e-mail, klikamy. Okej, klikamy tutaj gotowy i zobaczymy, czy będzie śmigało. Dobra, uwaga, czas na speed test, zobaczymy, jaka będzie prędkość. Ej, nie jest źle, ale na razie jesteśmy w Gdańsku, więc ciekawe będzie, jak będzie działało, jak będziemy w jakieś szczere pola, ale wydaje mi się, że do tego, co muszę zrobić, taki mi wystarczy. Po drodze muszę posprawdzać etykiety, bo teraz zamawiamy strasznie dużo nowości. Musimy robić etykiety do każdego produktu. Akurat teraz robił rachunek Sylwią, więc właśnie mi wysłali. Muszę posprawdzać, zobaczyć, czy wszystko jest okej. I jeżeli wszystko będzie dobrze, to możemy je drukować i oklejać dla Was produkty. A no i sorki za jakość tego vloga, bo na pewno będzie gorsza. Nie chciałam wiecie brać dużej kamery, bo i tak mam dużo rzeczy. Laptopa, plecaczek i jeszcze walizkę. Mega dawno nie jechałam już Pendolino, ale nie zmieniło się to, że za darmo dają wodę i jak widzicie dostałam starą plankę, chociaż wydaje mi się, że kiedyś była inna, ale nie pamiętam jaka. Kiedyś chyba też można było brać sok Tymbark do picia, ale nie wiem, czy czegoś nie mieszam, więc możecie dać znać, czy faktycznie tak było. No i po godzinie drogi dojdziemy do Iławy, co prawda z małym spóźnieniem, ale i tak jest okej. Podróż minęła naprawdę szybko, co prawda było małe spóźnienie, ale zdążyłam zrobić wszystko, co miałam zaplanowane, więc teraz odkładam laptopa i muszę się trochę wychillować. Okej, dojechałam już do domu, teraz czas na szybkie naleśniki, zaraz się przebieram i ruszamy dalej. No dobra, minęło trochę czasu, więc mam update, co u mnie. Przez ostatnie 2 godziny dodawałem zdjęcia nowych produktów na Sweet Planet i tak się składa, że jak widzicie, dostaliśmy dzisiaj paczuszkę, o, tutaj jest ona z magazynu, której nasi pracownicy przysłali nam do testu nowości właśnie z naszego sklepu. Jeśli chodzi o nowości, to jak widzicie jest grubo, bo mamy tutaj m.in. nowe lejsy azjatyckie, bardzo trudno dostępne, z, uwaga, słodkich ziemniaków. Tutaj jest wersja klasyczna, tutaj jest wersja z brązowym cukrem, tak to wygląda. Poza tym mamy lody Skittles, ale je już kiedyś mieliśmy, one po prostu wróciły na stronę, więc jak macie ochotę ochłodzić się w te ciepłe dni, no to wiecie, gdzie ich szukać. Dalej mamy 2 kozackie i również niespotykane smaki Oreo. Tutaj jest mieszanka pomelo i mango. Tutaj mamy kwiat brzoskwini. Tak to wygląda, ale spójrzcie tylko na to opakowanie. Wygląda to kozacko. Nie wiem jeszcze, jak to smakuje. Nie znam smaku żadnej z tych rzeczy poza lodami Skittles, bo no właśnie będę za chwilę nagrywał TikToka, na którym będę to testował. Testować też będę nasze nowe Doritos Mini School Ranch, które są w takiej tubie. Trochę jak Pringles to wygląda, jeśli chodzi o opakowanie. Poza tym mamy również 2 nowe 7-upy, tutaj jest 7-up mojito, tutaj jest, jak widzicie, 7-up wiśniowy, 2 nowe kwaśne napoje Chupa Chups, nowe Warheadsy i... No powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko smakuje. Zanim nagram TikToki, shortsy i reelsy, jak to smakuje, to przydałoby się zjeść jakiś obiad, bo jest już godzina, właśnie, 16, a ja jeszcze nic nie jadłem. I chyba wykorzystam to, że Natalii nie ma i zjem sobie, słuchajcie, tortillę. Kiedyś bardzo często jedliśmy tortillę z kurczakiem, Natalii w pewnym momencie się ona przyjadła. No mi nie do końca, ale wiecie, jak ja miałem robić sobie dla samego siebie, bo Natalia nie chciała jeść, to wychodziliśmy z założenia, że może lepiej zróbmy coś, co zjemy oboje. Ale dzisiaj z racji tego, że jej nie ma i że mam ochotę na te tortille, to pójdę do sklepu, kupię wszystkie składniki i pokażę wam zaraz, jak one wyglądają. Okej, jestem już gotowa. Tak wygląda moja stylizacja. Różowa koszulka, seledynowa spódniczka, trochę odstrzelone buty, odstrzelona torebka i bransoletki od mamy. Jeszcze wzięłam od mamy szafy taką opaskę na włosy, bo w latach 80. nosiło się takie gumowe opaski, więc też fajnie kolorystycznie pasuje, więc teraz się zbieramy, już jedziemy, więc kamerę zostawiam tutaj w domu. Może coś ponagrywam iPhone'em, żeby pokazać wam, jak to wszystko wygląda. W ogóle moja mama zrobiła tyle rzeczy do jedzenia. Zrobiła drożdżówki, rwany chlebek, ogórki małosolne, smalec, chleb swojski, więc po prostu masakra. Nie wiem, jak z tym wszystkim się zabierzemy, ale odkładam kamerę i idę się dobrze bawić. No i dobra, obiad gotowy. Nie bardzo w sumie widać to, co jest w środku, ale tak. Jest tam kurczak w przyprawie kebab gyros. Do tego oczywiście miks sałat. Jeśli chodzi o sos, to najprostszy możliwy do zrobienia samemu, czyli mieszanka majonezu i keczupu. I zastanawiałem się, czy dawać jeszcze czerwoną cebulę, ale stwierdziłem, że potem przez pół dnia czuję ją w buzi, więc zjem sobie bez niej. I jak widzicie, zrobiłem sobie tylko jedną, ale taką dość mocno wypchaną, bo no też stwierdziłem, że nie ma co się przejadać, dlatego że, jak wiecie, za tydzień jedziemy na wakacje. Jezu, widzowie, jaka akcja, jest godzina 19.07, byłem pewien, że mam dzisiaj fryzjera na 19.30, ale okazało się, że nie, że mam jednak na 19.15, musiałem szybko wybiec z domu. Zużyłem wziąć aparat, ale zapomniałem, że nie mam w środku karty pamięci, więc nagrywam teraz to iPhone'em. Muszę jechać do galerii forum, jest duża szansa, że nie zdążę, ale trzymajcie kciuki, żebym został dzisiaj ostrzyżony, bo jak nie, to będzie problem. Nie no, widzowie, serio, nigdy w tej galerii nie ma korka, ale dzisiaj oczywiście, jak się spieszę, to musi być, no, masakra. Do galerii powiedzmy, że na czas dojechałem, ale no niestety raczej nie zdążę. No dobra, jak widzicie, jednak się udało.
stało. Zdążyłem tylko przez raz i się byłem spóźniony 10 minut, ale na szczęście mnie przyjęli. I spokojnie, ja wiem, że teraz ta fryzura nie wygląda za specjalnie, ale ja muszę ją zawsze po swojemu umyć i ułożyć. Uwierzcie, że będzie ok, będzie tak jak zawsze, więc tą misję mamy zaliczoną. I w ogóle kupiłem karty pamięci, żeby dograć teraz to aparatem, bo stwierdziłem, że kart pamięci nigdy za wiele, a jeszcze planuję skoczyć na małe zakupy, bo galery zamykają dopiero za godzinę, więc no z racji tego, że jedziemy niedługo na Cypr, właściwie lecimy na Cypr, no to przejdę jeszcze 3-4 sklepy i zobaczymy, czy na wakacje uda mi się coś kupić. A i w ogóle znalazłem w kieszeni patyczki, bo jadąc tutaj na szybko myłem jeszcze w samochodzie uszy, bo no w domu nie zdążyłem. Tak, wiem, że patyczkami się nie powinno myć, a płuczę sobie je, wiesz, w trakcie kąpania, ale no i tak zawsze jeszcze potem patyczkiem poprawiam. Dobra, słuchajcie, w pierwszym sklepie wziąłem sobie dwie pary spodenek, takie jedne dresowe, żeby mieć, o, takie na luzie i żeby po domu pochodzić i żeby może po hotelu pochodzić, a drugie, o, takie jeansowe, przymierzę i zaraz zobaczę, jak wyglądają. Dobra, to są teraz te dresowe, ej, powiem, że całkiem niezłe. Natalia nie będzie zadowolona, że kupuję kolejne spodenki, bo powie pewnie, że mam ich milion, ale chyba i takie wezmę. O kurde, też mi się podobają, słuchajcie, to chyba jeszcze bardziej. W sensie mógłbym wziąć dwie pary teoretycznie, ale nie, to chyba jednak tych, to mnie go nie wezmę, a wezmę sobie, o, te jeansowe z Levi'sa. Ej, dobra, są kozackie, no nie myślałem, że dzisiaj kupię kolejne spodenki, ale no muszę, będę miał je na parę lat, nie? Szedłem za rynek, mega głośna gra muzyka, ale o, znalazłem kolejną rzecz, taka koszula oversize'owa, mega fajne, lubię takie. Kurde, nie mam jak tak wam dobrze pokazać, ale jest spoko, biorę ją. No dobra, szybkie zakupy zrobione, byłem jeszcze w H&M-ie, bo chciałem piżamy, ale w sumie nie było nic ciekawego, więc... No więc po prostu nic nie wziąłem, jest już 21, więc wracam teraz do domu, muszę zmontować mój film, muszę zrobić miniaturkę, więc mam co robić i... Jestem ciekawy, jak to Natalia się bawi, specjalnie do niej nie piszę, żebyśmy od ciebie odpoczęli. Napisała mi tylko, że jest spoko, wysłała zdjęcie domku i fajnie to wygląda, więc niech się bawi, niech nie myśli o mnie, niech sobie, wiecie, wychilluje, a teraz po prostu wracam do domu. No dzień dobry, witam ponownie z Trójmiasta, mały update'ik tego, co u mnie. Wczoraj, słuchajcie, do 3, chyba 10 grałem w Diablo na konsoli, przez to poszedłem, no, dość późno spać i nastawiłem sobie budzik na 9, bo chciałem wstać rano, zacząć robić miniaturkę, montować film, ale no o 9 włączyłem drzemkę, która co 10 minut dzwoniła aż do 11. Z łóżka stałem dopiero 11.15, ogarnąłem się, poszedłem na zakupy i dopiero teraz, czyli przed 13 będę jadł śniadanie. A na śniadanie, jak widzicie, zrobię sobie jajka sadzone, bo mam mega ochotę. Do tego pokręcę pomidora. My nigdy tak nie jadłem, ale ostatnio mam fazę na pomidora, dodaję go do wszystkiego i no wydaje mi się, że powinien tutaj chyba pasować. Jeszcze co do wstawania, to powiem wam, że to raczej byłby największy problem, gdybym musiał, wiecie, żyć bez Natalii, bo ja nie jestem rano w ogóle zmotywowany do tego, żeby wstać. Natalia często mi pomaga w tym. No i znając życie, jakbym codziennie tak sam zasypiał, no to właśnie wyglądałoby to tak jak dzisiaj. Okej, witam was kolejnego dnia. Aktualnie mamy sobotę, godziny 16.57. Za 25 minut mam pociąg do Trójmiasta, więc właśnie przyszłam do samochodu po sukienkę, żeby się przebrać i będę się zbierała do domu. Jeżeli chodzi o wczorajszy wieczór panieński, to było super, pogoda dopisała, super się bawiłyśmy. Wczoraj sobie chillowałyśmy, nikt nie zezgonował i dzisiaj od rana też sobie chillowałyśmy na ogródku, bo mieliśmy super domek nad jeziorem. Minusem było to, że przez cały dzień wiało i co chwilę musiałyśmy zmieniać lokalizację tak, żeby nie wiało, ale w ogóle tak się opaliłam. Zaraz wam pokażę zresztą, jak wyglądam. Jak możecie zauważyć, mam nogi czerwone jak rak, ale stwierdziłam, że opalam się, żeby ładnie wyglądać na weselu i żeby mieć trochę opalenizny przed wakacjami. Czy to był dobry pomysł? No chyba nie do końca. Jak na razie nic mi nie piecze, zobaczymy, jak będzie później, chociaż wydaje mi się, że po kąpieli będzie najgorzej. I tam opalało się całkiem spoko, bo wiał taki przyjemny wiaterek i w ogóle nie było czuć tego słońca i nagle wchodzę do domku i patrzę i mam takie normalnie kreski i na rękach i na nogach, więc no jest całkiem grubo, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Tak jak wam przed chwilą mówiłam, teraz idę do samochodu po rzeczy, przebieram się, no i wracam do Trójmiasta. No dobra, słuchajcie, jest godzina 18.18, ja właśnie się zbieram, jadę dalej na dworzec i no zaraz zobaczymy, w jakim jest stanie i dowiemy się, jak było na panieńskim. Zresztą w sumie może wy już wiecie, ale no ja wiem tylko tyle, że było spoko, ale szczegółów nie znam. Aha, idzie gwiazda, patrzcie na nią, uhuhu. Dobry. Dobry. Jak było? Spoko. Się opaliłaś. No, masz cały... Jezu, masz cały czerwony i nos też masz cały czerwony. Serio? No. Aż tak nie widziałam, ale po nogach widziałam, że jestem opalona. Dobrze było? No spoko było, ale na spokojnie było. No dobra, witam was kolejnego dnia, jestem już w domu i teraz mogę swobodniej nagrywać, bo na wieczorze pańskim no nic dla was nie nagrałam, oprócz przebitek, bo nikogo nie znałam i wiecie tak, no głupio było wpadać z kamerą i nagrywać. Mówiłem widzowie, że tak będzie, czyli dobrze Natalia, że ja nagrywałem, bo widzowie by nie mieli co oglądać. Ale właśnie teraz chciałam wam jeszcze pokazać, jaki mini prezencik każda z dziewczyn dostała właśnie na tym wieczorze pańskim i były takie super okulary serduszka. Ej, śmieszne, pokaż je. Więc mega to wyglądało. Jak wiesz, każdy je założył i Paula miała przezroczyste, więc się wyróżniała. Okej. Okay. Widzowie, nagrywamy tak, żeby się nie odbijało to, co jest za oknem. Pasują mi, czy nie? Fitują ci, no. Jest git, nie? Do koszulki ci pasują. Mamy jeszcze gumkę do włosów, ja jej nie używałam. O, ona ci się przyda też na siłkę. No, brokatową słomkę. Tutaj były jeszcze płatki pod oczy, ale z racji tego, że było na spokojnie, nie było kaca, to też ich nie używałam. A, bo to jest na kaca niby? No tak, wiesz, że okay. Dobra. Tutaj mała buteleczka też nierozpoczęta. Widzowie, musiałem sprawdzić, bo aż mi się wierzyć nie chciało, ale faktycznie. I to jest śmieszna rzecz, bo dziewczyny to otwierały, więc zgadnij, Karol, co to jest.
Nie, musterko jakieś? Uwaga, tylko poczekaj, bo nie pamiętam, jojo? Co się robiło. Nie. Kieliszki. No. Hej, dobre. Śmieszne, no. Poza tym w zestawie był jeszcze taki pierścionek, który miał ultrafiolet. Wiesz, taką pałeczkę, którą jak się przełamywało, to ona zaczęła świecić i ten pierścionek świecił. A już użyty został, zużyty w sensie? Został zużyty i został już wyrzucony. Okej. Dobra, widzowie już widzieli, ale tobie, Natalia, muszę pokazać jeszcze moje zdobycie. Uwaga. Dużo ich jest? Bardzo ładne. Ładne? Ładne. Taka koszula na wakacje. Okej, trochę taka elegancka, ale zobaczymy. To nie podoba ci się? No nie wiem, zobaczymy. O, tutaj fajny kolorek widzę. No właśnie, taka mega intensywna, nie? Jeszcze koszulka, nie? Fajna. Do nagrywania albo na basen, coś takiego. Tyle czy coś jeszcze, bo już się boję. Zamknęli mi galerię, już więcej nie zdążyłem. Ale w ostatnim vlogu czekaliśmy na blaty, które miały do nas przyjść i chcieliśmy je przetestować. Niestety kurier nie dotarł, ale już one u nas są. Zaraz musimy je zobaczyć, jak one wyglądają. Boże, jakie ciężkie. My już je otwieraliśmy i nam się spodobały dwa kolory, tylko teraz nie pamiętam, które, więc musimy je robić. No właśnie. Te nie, te nam się nie podobały, bo miały zbyt taką mocną teksturę. Ten nam się chyba podobał. Taki jasny? A nie? Nie, za jasny chyba. O, nie, nie, ten. Nie, ten nie. Ten nie. Ten też. Tak, teraz mamy lampeczkę na aparacie i dobrze widać jakby odcienie tej szarości. O, nie wiem, czy to nie był ten. Ten chyba. Ten. Który? Ten chyba, czy nie? Taki zniszczony? W sensie, że tak wygląda jak zniszczony. To nie, ten brzydki. Ten trochę za ciemny chyba. Musimy ustalić jeszcze raz, które nam się podobają, co? No dobra, tylko teraz tak szczerze, Natalia, to jakoś gorzej one wyglądają wszystkie. Serio mi się ten podoba na przykład. Ale zobacz, no wygląda, patrz na to, wygląda jakby tutaj był już poplamiony czymś. A, tutaj, faktycznie. No jakiś taki, nie, dziwny. Ten z kolei zagładki chyba, co czarny? No na tym chociaż się coś dzieje. No to już ten nie wiem, czy nie najładniejszy jest, no. Czyli na tym przeprowadzamy test, ale wiesz, Karol, co jest najlepsze? No. Oni do wyboru chyba mają jeszcze więcej kolorów, tylko nie wszystkich próbki dało się kupić. Kurde, ja nie wiem, Natalia, tak szczerze. Ten to będzie za jasny, wydaje mi się. Ten? No. No co ty? Chodź go, przyłóżmy do naszego. No bez kitu, trochę jasny. No jest sporo jaśniejszy, nie? Dobra, to może weźmy po prostu dwa i przetestujemy w ogóle, jak one się zachowują. Okay. Wtedy możemy po prostu wybrać jeszcze inny kolor. Okej, finalnie zostawiliśmy trzy blaty z różną powierzchnią i zobaczymy, jak one się będą zachowywały i pierwszy test to będzie test krojenia. Dawaj. Podobno na tych blatach można kroić i nic się nie dzieje, więc zaraz zobaczymy. Gotowy? Mocniej, dawaj, jedziesz normalnie, Natalia. Tutaj no. Powierzchnia. Okej. Okay. Znaczy, my i tak nie będziemy kroili na blacie, no nie ma co oszukiwać, nie? Sprawdzamy, tak? No, no dobra. No można. Dobra, dalej. Na tym chyba nie. Na tym będzie widać najbardziej, pokaż na tym. No ale dziury się nie robią. Nie no, jest git, jak na to jak jeździmy tym nożem, to zobacz. Jest spoko. Nie no, elegancko. Nie ma ani jednej dziurki. No zobacz, no nie ma żadnych rys, ani nic no. Takiego, nie? Ja jestem w szoku lekkim. No są spoko, dobra, ale czekaj, trzeba jeszcze coś wylać na to, mamy wino. Wino czerwone i curry. Curry? Curry Barbie. Ale no. Tak samo curry po prostu, czy curry z czymś? Z wodą na przykład. No dobra, no to dawaj. Okej, przygotowaliśmy trzy rzeczy. Mamy czerwone wino, curry rozrobione z wodą i sok z cytryny. Teraz położymy to na nasze blaty i zostawimy na noc i zobaczymy, co się wydarzy. No jestem ciekawy, jak to przetrwa, to będzie cud. Mamy też tutaj, jak widzisz, taką folię, nie? Żeby zabezpieczała nasz stół w razie czego. Bo znając życie, mogę dzisiaj popchnąć to i rozlać. Nie no, jak te blaty to przetrwają, to będę w szoku, serio. Podobno są ekstremalnie wytrzymałe, więc zobaczymy, czy faktycznie tak. Jakie są? Oła, kary widzowie z wodą. Kary to najgorsze, nie? No, no dobra. Potem w ogóle mam wrażenie, że tak się rozlewają. Tak, jakby była powierzchnia jakaś hydrofobowa taka, nie? No, tak dziwnie się zachowuje to. Właśnie, też pytanie, Natalia, na ile ta powierzchnia może być wytrzymała? To też może być tak, że po roku na przykład to się, tak wiesz, zetrze, no. Bo u nas było tak, że przez rok wszystko było super, a później jakby właśnie coś się starło. Tak, taka powłoka. Zaczęło się wszystko psuć. No dobra, zobaczymy, no. Myślę, że nasz by nie przetrwał czegoś takiego nawet jakby od nowości. Jak mają przetrwać, to przetrwają, jak mają nie przetrwać, to myślę, że nie przetrwają. W takim razie efekt pokażemy wam w kolejnym vlogu, bo muszę iść montować ten odcinek, a jutro będziemy nagrywali kolejny, więc no właśnie. Żeby to poleżało trochę, bo wiecie, po 15 minutach, no może nic się nie zadziać, a po całej nocy efekt już powinien być bardziej miarodajny. W takim razie efekty pokażemy wam na początku kolejnego vloga, a dzisiaj będziemy już kończyli ten odcinek i mam nadzieję, że trochę taki inny film wam się spodobał. Był trochę łączony, Karola było trochę więcej. No właśnie. Nie, ale... Sorry, widzowie. Jedziemy na wakacje i musimy po prostu nagrać filmy na zapas. I właśnie, a propos wakacji, to koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy, bo myślę, że będziemy tam trochę bardziej aktywni na wakacjach. Obserwujcie nasze profile, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym.